nie zmieniło się stanowisko władz powiatełskiego w sprawie likwidacji zespołu szkół nr 3 w Ełku. Dzisiejsze rozmowy włodarzy z uczniami i nauczycielami tej szkoły nie przyniosły porozumienia między stronami. Jutro w siedzibie starostwa ma się jeszcze odbyć spotkanie z rodzicami uczniów. Plany likwidacji zespołu szkół nr 3 wynikają ze względów ekonomicznych. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu uczniowie i nauczyciele zorganizowali pikietę. Uzbrojeni w transparenty protestowali przeciwko likwidacji placówki. Efektem protestu było ustalenie terminów spotkań władz z powiatu z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Dzisiejsze rozmowy nie wniosły jednak do sprawy nic nowego. Obie strony przedstawiły tylko swoje stanowiska, a porozumienia nie osiągnięto. Uczniowie zespołu szkół nr 3 nie kryli rozczarowania. To jest ogólnie śmieszna sytuacja. To, co się dzieje tutaj, prawda? Bo jesteśmy ludźmi, tak? I jako, nie wiem, dzieci, chcielibyśmy dorosnąć, uczyć się w szkołach, na przykład, w których wybraliśmy, prawda? No i bezpodstawnie po prostu nas tak przenoszą jak dzieci, nie? Jak jakieś, nie wiem, jakbyśmy nie mieli swojego zdania, nie? To jest moim zdaniem nie fair i myślę, że tak nie powinno być. Wybrałam tą szkołę, bo jest blisko, jest fajna atmosfera, a gdybym chciała iść do mechaniaka, to bym poszła. Starosta ełcki Krzysztof Piłat podkreśla tymczasem, że zmiany w szkolnictwie zawodowym są nieuniknione. Zapewnia również, że uczniowie na nich nie ucierpią. Przedstawiliśmy właśnie samą koncepcję i wyraziliśmy nadzieję, że wszystkie obawy młodzieży da się zniwelować w jak największym stopniu. Oczywiście nie uda się to w 100%, to zresztą sama końcówka spotkania już pokazywała, że młodzi ludzie byli po prostu zniecierpliwieni, bo pewnie oczekiwali, że przychodząc na dzisiejsze zebranie uzyskają rozstrzygnięcie, że dobra, nic nie robimy, wszystko jest załatwione. Otóż jest to pierwsze spotkanie, bo z młodzieżą, bo ona jest tutaj podmiotem, po prostu to naprawdę dotyczy tych młodych ludzi. Ja im się w ogóle nie dziwię, bo naprawdę zmiana może wywołać zdenerwowanie. Nie dzieje się nic, co by nie było dopuszczalne. Także niestety też proszę zwrócić uwagę, że dotyczy to nie tylko samego Ełku, ale praktycznie całego kraju, bo zmiana programowa w szkolnictwie zawodowym następuje w całym kraju. Zgodnie z planami powiatu, po likwidacji zespołu szkół nr 3 w Ełku w budynku przy ulicy Koszykowej miałoby powstać Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. O losach szkoły zadecydują radni powiatowi najpóźniej podczas lutowej sesji. Radio